No i ostatnio jej powiedziałem, że nie umówię się z nią na randkę, ale właśnie dlatego, że mamy nagrywki i nowy merch wpadł na kanał. Bierzcie to ode mnie. Każdy z nas ma szklankę wody i kto rozleje najwięcej, ten przegrywa, a będzie dużo konkurencji, więc uwaga, żeby nic się nie wydało. Dobra, ale żebyśmy mieli porówno, musimy sobie teraz wszyscy nalać chyba, nie? Myślę, że to jest bez różnicy, bo i tak skończymy na tym poziomie, albo na tym, albo z... Nie, ja się zgadzam na full. Ja też chcę myślę. To daj mi Ernest trochę swojego. Dobra. Ernest nam odda. Tak? Dobra. Tak. Dobra, więc teraz po prostu normalnie musimy przetrwać cały dzień, ale każdy z nas może po kolei zadawać cały czas konkurencję innym. Co masz? Mam pierwsze zadanie, mam pierwsze zadanie. Wszyscy od teraz, przez następne 10 minut musimy jeździć na krzesłach tych takich. Kurczę, a wiesz co ja chciałem zrobić, żebyśmy na sam szczyt trampoliny weszli, ale trochę niebezpiecznie. O nie, wylałem trochę! Kurde! Ej, dobrze! Łukasz! Co? Co się stało? Nie, nic, zupełnie. Dawaj! Chłopaki, i właśnie dlatego wam oddałem, ponieważ im macie mniej, tym jest łatwiej i mniej wam się też wylewa, jak potrząśniecie. To jest, ej dobra, no i co, siedzimy na krzesłach? Dzipek, jak niby ma się nam wylać woda na krzesłach? Mamy 10 minut na pewno. O nie, zalałem merch! Nie! Dobrze, że jest wodoodporny, teraz zobacz. Teraz musisz kupić nowy zipek. Patrz, nie, teraz nie nic nie widać, zobaczcie, nic nie widać. Ej dobra, chłopaki, na kole fortuny losujemy, na jakim kolorze mamy być na krześle. Dobra. Dobra. Uwaga. Żółty? Tam jest ta. Żółta. Jest, na żółta. Jest, no muszę sobie przygotować. Uwaga, ja lecę. Ja bym chciał właśnie zielony. A ostatnio trafiałem na zielony. O, fioletowy! Co? To choćby, żeby to było fioletowe, to ja dal to nic. Fiolety nie totalnie nie ma, nie? Ej, tu nie ma w ogóle fioletu. Ja nie wiem, czy jeszcze nie, raz. Ty się zastanawiaj, teraz moja kolej. Nie! Zielony! Zielony! Co za skurczywyk. Ja jeszcze raz zakręcę, bo autentycznie ale nie mamy fioletowej rzeczy. Jest! Żeby było fair, trzeci raz zakręcę i będziemy na tym samym. Dobra, czerwone. Jest! Też jest czerwona narzuta. Zobaczcie, ile mi zostało. Mam cały czas bardzo, bardzo dużo, więc wydaje mi się, że jestem na prowadzeniu aktualnie. Chciałbyś, zobacz na to, w ogóle wylewając tyle, ile widzieliście, zostało mi nadal tyle wody jeszcze. Zobaczmy, kto ma więcej. Połóż na ziemi. Ej. Sorry, Łukasz. Ej, dzięki temu mogę iść po zasłonę teraz, nie przejmując się wylewania. Co jest, jaki cham, zipek? Szczerze mówiąc, nie chciałem aż tak dużo wylać. Sorry, oj, córki. Dobra, jest po równo. Ja nie będę... To! Panowie, ile minęło czasu? Mi się wydaje, że minęło coś koło 3 minut dopiero. Ja nie mam połowy szklanki prawie. Siedzimy na zasłonach. Będę miał drugie, aby wejść minimum na trzecie piętro ze szklanką. Jestem za. Chcemy, żeby było bezpiecznie, więc minimum na trzecie piętro, ale ten, kto wejdzie na samą górę, to nic nie dostaje. Dobra, lecimy. Już możemy wyjść? A nie po 10 minutach? Nie! Ale to trzeba mieć cały czas w ręce, tak? Oż kurde! Ale patrz tu może. O nie, wylałem! Dużo? No tak... Jak to strzeli? O nie! Jak mi się wylało? O nie! Nie. To jest zarobiste! Dobra, ja kładę swoją szklankę na samej... Wow! Padło prawie na kamerę, ty! Ściekłe. Nie wiesz aż tak wysoko. Ej, no schodzimy. Panowie, wykonaliśmy zadanie. Dobra, skaczemy i komu się nie rozleje. Zrzuć szklankę najpierw. Nie trzeźcie, nie! O Jezu! Przepraszam, Zipek. Nie widziałem, że ułożyłeś się ponad szklankę. O! Jezu, ile się wylało. Uuu, ani krope... Dobra, jedna kropelka się wylała. Jeszcze zbiję... O nie, tam kropel! Czaisz? Ja wam oddałem, a teraz... No tak naprawdę zaczynam wychodzić na prowadzenie. Jesteś na prowadzeniu. Yeah! Ej, ja zbieram wodę, chłopaki, poczekajcie. Eee, dobre! To moje zadanie zaliczone, było fajne. Ernest. Dobra, to mam pomysł. Ja ogólnie ściągnąłem tutaj Matiego, który ma busa. Będziemy jechać w środku busa i komu się rozleje najmniej, ten wygrywa. Ten challenge widziałem u Reziego ogólnie, też nagrał ten odcinek, w sensie też nagrał podobny odcinek. Odcinek, więc żeby nie było, że ściągamy. Dobra, będzie o, ten. Przyzwyczajenie się napiłem. Jesteśmy już ze szklankami w środku. Zobaczymy, kto wyleje najmniej, jeżeli będzie nas telepało, więc... Ej, ślisko jest. Tylko nie przesadzaj z tą prędkością. Nie więcej niż 60 na godzinę w zakręty. Najbardziej uważajcie, żeby się nie walnąć nawzajem szklankami. Ale możemy wszystko, jest czy musimy stać na nogach? Co? Musimy stać na nogach, czy możemy się położyć? Wiesz co, ja bym usiadł na chwilę sobie, bo tam ruszy. Dobra. Ej, kurde, ale dziwnie! Ale dziwnie, o! Ej, jak coś się poślizgnie. Ej, nigdy tego nie robiliście też, nie? Nie, pierwszy raz. Zdrowie! Fuck! Okej, okay, na razie nie szalę. Jak wysoko jest sufit? Wow. O, żeś cholera za to. Co jest?
Ej, Marcela, to najlepsza! O nie! Ernest nie trafiłeś na Marcela! Ernest nie trafił dupą na Marcela w ogóle! O kurde! Ej, dobry skręt w tą stronę jest! Dobra, ja idę tu, żeby nie było. Zmieniamy miejsce. No więc słuchaj! Gdzie siadasz? Ej, dobra, dobra. Ej, no jest spoko. Chyba widzicie poziom tej wody, jak ona ciągle zmienia jakby tak, tak, tak położenie, tak, nie? No. W momencie jak upadasz, co upuścić pierwsze? Kamerę czy szklankę? No szklanka może się rozbić. O! Ale mi kolana doszły do brody! Nie, ile się rozlało! Mati! 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 A, nie kamuj! Ale ślisko, faktycznie! Ej, nie zaparłem się nogami, przepraszam! Wracajmy! Wracajmy! Ej, ja jeszcze nie mogę! Jezu! Zasłoniłem się całą ręką z tym! Wychodzimy! Ja ostatni hamulec walnąłem w ścianę i mi się wylało większość. Dobra, panowie, ile macie? Ja mam całkiem sporo, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, połóżmy może, co? Ja nie wiem, czy ja mam pustą szklankę, czy mam tam trochę wody. Gdyby to się nie rusza. Kurde, Ernest ma najwięcej. Tak? No kropelkę być może. Ja bym miał podobnie do was, gdyby ktoś mi na początku nie wylał tego całego. Nieprawda, gdybym walnął, też bym wylał 3/4. Ej, to co, chłopaki? Ja proponuję teraz, że podłogę tu lawa. Nie, 4! 3, 2, 1. Okej, okay, wszystkim się udało. Ale czemu wszyscy na to samo? Bo stary, nas nie uprzedziłeś! Tak działa gra w podłoga to lawa chyba, co nie? Nie, no dobra, no ale... Podłoga to lawa na inne niż trampolina. Tak, 1, 2, 3. A co dalej? Co? Po 5 się liczy. Dobra, teraz moja kolej, panowie. Ale ja poczekam do góry. Dobra, chłopaki, to dwoma palcami tutaj, zobaczcie. Dobra. Dobrze się zgodziliście, bo mam mało wody. No i teraz. Ale tak ciężkie! Do samego końca tak chodzimy. Ja pierdzie, najgorsze jest to, że teraz jeszcze zadaję podłogę do lawa! Jakie te 5 sekund jest długie w ogóle! Ja nie gram w tą grę! Ja przerywam swój własny challenge. Ja nie gram w tą grę. Cały czas robisz tak, żeby inaczej, tak? Nie, dlatego że ten Łukasz powiedział, dobra, to trzymamy do końca gry, po czym na mnie patrzy, sekundę później, ej, to już trzymałem. Ale zagrałeś! Ej, jak czy... Podoba mi się, fair, fair. Okej. Okay. O, skaczemy? Skaczemy na nas. Skaczemy, albo skaczmy na tym. Panowie! Dobrze myślisz, Łukasz! Bardzo dobrze! Kołowrotek? Zniszczenia? Tak! Boże, co jest? Nie! Co się nie jest? Dobra, jest. I na drugą, i w drugą stronę. Ej, nie wiem, czy wyhamuje Daniel. Chyba troszkę minimalnie wylałem, tak mi się wydaje. Uwaga, jak to wygląda? To jest ciężkie? Nie, tego mam. Ale to są te, co już i tak odpadają. Uwaga. Ej, to jest łatwe. O, prawie się wylało. O, zatrzymuj się. O, idealnie. W drugą stronę. O, wylałeś coś? Chyba nie. Kurde, nie udało jak mi się. Jak to jest możliwe, żeście nie wylali? Jest to dobry... Za szybko! Łukasz, stop! O, wylałem! Wylałeś! Daniel, uważaj! O, poszło, szybka! Poszło! I wylałem drugie tyle! 3 trytytki poszły. Co jest? Panowie. Do dupy te trampoliny, wylałem połowę tego, co miałem. Co? Tak. Panowie, moim zadaniem dla nas wszystkich jest przerzucanie swoich kubków do drugiej osoby i trzeciej i tak w kółko, nie ma kierunku ogólnie. Ale czemu mam złapać od Zipka kubek na przykład? A musisz, nie, bo wtedy musisz. Staje się to twoim kubkiem. Ale mój kubek ma wrócić do mnie potem? Ale no nie, czekajcie, dlatego się pytałem. Czekajcie, czemu akurat Łukasz wymyślił tę grę, że sobie dajemy kubki? Ja nie wiem, kubek. Nie pasuje. Na raz rzucamy? Tak. Tak. Dobra, robimy tak, nie? Żeby nie... Na 3, 4. Tak. 3, 4. Okej. Dobra, mam. Dobrze, mi się mało wylało. Co? Jeszcze raz? O kurde, tu się trochę. Uwaga. 3, 4. O kurde. Dobra, kończymy grę. Ej, jeszcze jedna runda. Ej, mi pasuje. Do każdego musi wrócić kubek. Dawajcie. No, kończymy. Zagłosowane. No jak? Dobra, to teraz proponuję battle flipa na pianki, chłopaki.
No dobra, dobra, dobra. Tak? Ale trzy, cztery. Okej. Okay. No. Ernest mi trzeci raz pod rząd rzucił tak kubek. Tak, to podrzuci no tak, to nad głowę swój własny. Uwaga. Dobra, próbuję. To nie. Ej, fajnie się rzuca tak. O! Właśnie, a tak? Patrzcie. Ło! Wow. Pokaż jeszcze raz, bo się nie nagrało. Ej, ty dobra, wyżej niż te trampolina, chłopaki. Co? To jest po Erneście już. Nie musimy brać. Tak. Myślicie? Nie rzuci tak byś. Nie! Dobra, no podsumujemy później, tak? W każdym kolejnym. Dobra, let's go. Masz na to jakąś taktykę, jak to podrzucić? Tak, dwoma rękami. Ale nie ma. Tak, nie? Tak. Od dołu. Ale kurde. Ja pierdolę! Ej, Łukasz! Jesteś w tym turbo kokem. Kokiem! Znowu plot twist, kolejny film z rzędu! Dobra, chłopaki, no jak dla mnie, no to ja przegrałem. Nie, nie wylewaj! Nie. A mam jeszcze jedną kropelkę. Woda, mordo, nie marnuj wody. To co, battle flip? Ostatnia rzecz, żeby było fair, bo ja mam najwięcej, to teraz ostatni. Tylko, dobra, że ty nie masz wody. Mam kropelkę, stary, może mi się jeszcze to wydać. Fair, no. Dawajcie, battle flipa. Ale to będzie za w sensie, ale przegramy. Niekoniecznie. Nie musi się wylać, stary. Ale dobra, jeżeli spadnie, możemy łapać od razu. Jeżeli zrobi w sensie, ale no, robię flipa po prostu, nie battle flipa. Nie, battle flipa na pianki. To jest nie do zrobienia. Ale woda się nie wylewa, jeżeli się kręci. Każdemu. Ale niekoniecznie musi się wylać wszystko. Ej, zrobiłem battle flipa. To wylało się wszystko dosłownie, no, patrzcie na to. Dobra, Ernest, ja nie wiedziałem, że mam tyle wody. Dobra, zdaje mi się, że u każdej gra. Wygrałeś. No dobra, no to ludzie, w takim razie mi się bardzo podoba ten challenge. Może zrobimy podobne, możecie pisać wasze pomysły w komentarzach i to na tyle, na razie. Siemanko, dzięki, że obejrzałeś odcinek do końca. Wbijaj nasz sklep, gdzie znajdziesz najfajniejszy merch pod słońcem. Widzisz, jaki jest zarąbisty? Do zobaczenia z tym razem, cześć!